Dzień dobry, witam Was ponownie. Kolejne nagranie i kolejny sprzęt z vlogera. I myślę, że to będzie jeden chyba z najciekawszych, jakie chciałbym Wam zaprezentować. Zobaczcie, jak to wygląda. Przedziwne, prawda? Powiększmy trochę obraz. Z jednej strony mały gwint fotograficzny, z drugiej strony aluminiowe takie śruby duże. Tutaj mamy gumki i duża śruba taka, która nam to wszystko luzuje i możemy poruszać w dowolny sposób tymi dwoma śrubami. Ale zauważcie też, że to miejsce również ma, ta śruba dociskowa ma również tutaj mały gwint fotograficzny w środku, ale to jeszcze, słuchajcie, można wykręcić. Zaraz coś tutaj użyjemy do tego. Szpachelka może być. Ważne, że działa, nie? Wykręcamy. I w środku mamy duży gwint fotograficzny. Więc wyobraźcie sobie, że to jesteście w stanie nakręcić do góry nogami na duży statyw. Na naprawdę duży statyw, nie? Na tą dużą śrubę. Opcja druga, no żaden problem, zobaczcie, w tym momencie na przykład dokręcimy to do małego jakiegoś statywu. Tak, mamy taką konfigurację. No i teraz mamy dwa kolejne tutaj wyjścia, więc możemy sobie to poluźnić. Te głowice damy, no, przeciwstawnie na przykład. Dokręcimy sobie to w ten sposób. No i tutaj możemy ładować już kolejne urządzenia. Na przykład, chciałem podłączyć, widzicie, ten monitor podglądowy, znowu nie ma tutaj wejścia z boku. No ale dobra, weźmy inne urządzenie, na przykład taką lampę. Dokręcimy sobie tutaj tak. I zobaczycie, no teraz będzie nam przeważać chyba. No to jesteśmy w stanie to zawsze dać w inny sposób. Tak, może być, może być. Wiecie, to są kombinacje alpejskie, nie? No, tak naprawdę możemy to przykręcać, no, w dowolny sposób. Myślę, że teraz to, że jest przykręcone do statywu, to jest oczywiście tylko jedna z możliwości. Odkręcamy to. Wykręciłem razem ze śrubą. Dobra, te śruby wkręcę później. Myślę, że najciekawsza opcja to jest tak jak ten Magic Arm, czyli dwa elementy, które zmieniają to ustawienie między sobą. Zobaczcie, od takiego, czyli przedłużamy to ramię. Na przykład ja to stosuję w, kiedy przykręcam to do monitora. I na monitorze ląduje na przykład lampa fotograficzna, czyli w tej konfiguracji. Tak, i mam to ustawione między sobą. Lampę mogę jeszcze pochylić dowolnie, więc i przesuwam to na przykład do przodu, nie? Czyli lampa jest nad monitorem w ten sposób. Słuchajcie, możliwości jest co niemiara. Jakość wykonania tej przedłużki jest naprawdę doskonała. Jest jeszcze, poczekajcie, już to odkręcam. Jest jeszcze kilka dodatkowych tych gumek, gdyby one się zniszczyły właśnie poprzez dokręcanie, więc naprawdę jakość genialna, genialna. Link oczywiście tradycyjnie w opisie filmu, także jeśli będziecie zainteresowani, tam to znajdziecie. Kawał sprzętu. Co tutaj dużo nie mówić. Zdecydowanie polecam. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.